Drugie oko podróżnika dobiega końca. Ostatni nasz gość, pani Ewa Kielak-Ciemniewska z magazynu Stolica. Witam serdecznie. Witam państwa. Bardzo mi miło panią gościć, tym bardziej, że jesteśmy partnerami. Magazyn Stolica patronuje naszemu Kompasowi. Myślimy nawet o takim wydarzeniu, które będzie się nazywało Nastaw Kompas na Stolicę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku gdzieś na ulicach Warszawy uda nam się to spotkanie zorganizować. Mozaiki Jacka. Ładna byłaby Warszawa z takimi mozaikami? Mozaiki są bardzo piękne. Myślę, że w niektórych miejscach bardzo by ozdobiły Warszawę. Natomiast nie przesadzajmy, no nie cała Warszawa może być w jednych mozaikach. No ale wybrane ulice, tam gdzie na przykład są wieżowce z lat 60. i 70., te nie za ładne, to tam mogłyby być bardzo ładne te mozaiki. Zwłaszcza, że te nasze bruki nie są najładniejsze, nawet jeżeli są świeże, nowo położone. To zobaczmy, jak wygląda krakowskie przedmieście dzisiaj. I po prostu one są brudne, a mozaika zawsze byłaby jakimś ozdobnikiem dla miejsca takiego. A poza tym kostka Bauma nie jest najładniejszym brukiem dla Warszawy. Dużo podróżuję po Europie i za każdym razem, szczególnie na zachodzie, kiedy ktoś mnie pyta, skąd jestem i odpowiadam z Warszawy albo z Polski, to są takie reakcje, a to cześć. Nie jesteśmy dobrze postrzegani na zachodzie, może euro trochę zmieniło. A jaka jest Warszawa dla turystów? Dla turystów? Myślę, że jest bardzo atrakcyjna, ale faktycznie stan wiedzy o Polsce i o Warszawie jest niewielki, chociaż to się bardzo zmieniło w ciągu ostatnich 20 lat. To nie jest tak, że tak jak 20 lat temu obcokrajowcy, którzy zaczęli przyjeżdżać do Warszawy, bo się nie za blisko trzymam ten mikrofon, nie? Bo tak mi tutaj brzęczy. Przyjeżdżali do Warszawy, zaczęli wtedy przyjeżdżać, bo się Polska otworzyła. Spodziewali się, że tutaj będą widzieli wozy drabiniaste i gdzie są te białe niedźwiedzie. Więc wtedy to było dość duże zaskoczenie, że jednak przyjeżdżają co prawda do biednego miasta i zaniedbanego, ale jednak europejskiego. Takie były wtedy generalnie opinie wszystkich, którzy przyjeżdżali, obcokrajowcy do Warszawy. W tej chwili miasto jest chyba bardzo atrakcyjne dla turystów. Tak się akurat składa, że mam od czasu do czasu wizyty obcokrajowców za sprawą moich dzieci, które zapraszają swoich rówieśników, młodych ludzi, ludzi, którzy już pokończyli studia z różnych stron świata, z Europy, ale też z różnych kontynentów i właściwie wszyscy wyjeżdżają z Warszawy zachwyceni. Mówią, że Warszawa jest bardzo elektryzującym miastem. Jest co zwiedzać w Warszawie w ciągu dnia. No, oczywiście generalnym takim punktem zawsze naszego programu, jaki im proponujemy gościom, to jest Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest odbierane z pełnym szokiem. No tak, jest piękne, multimedialne, nowoczesne, a jednak pokazujące... I pokazuje historię, której właściwie tak za dobrze nie znają obcokrajowcy. Również Wilanów jest piękny, nawet w tej chwili Muzeum Narodowe, zamek. Także właściwie całe dnie spędzają na oglądaniu miejsc, które są w programach turystycznych. No, wieczory spędzają w swoim gronie, no, w miejscach takich jak to, ale w klubach na Nowym Świecie, na krakowskim Przedmieściu. No, jest gdzie chodzić w Warszawie, jest gdzie się zabawić. Jest taka atmosfera właściwie luzu i swobody, która jest bardzo dobrze odbierana przez obcokrajowców. Magazyn Miesięcznik Stolica to pismo, które pokazuje właśnie ciekawą Warszawę, bez względu na to, jak dużo osób mówi o niej, że jest brzydka. Możemy dowiedzieć się między innymi, że syrena jest syreną, a nie syrenką, albo możemy poznać historię willi, które są i na Mokotowie, i na przykład na ulicy Francuskiej. Są ludzie, którzy mówią oczywiście, że Warszawa jest brzydka. No, nawiązują do Warszawy przedwojennej, porównują Warszawę. Ale Warszawa nigdy nie miała, odkąd ja pamiętam, a zajmuję się tematyką warszawską no, dość długie swoje życie zawodowe, Warszawa nigdy nie miała tylu fanów, co ma teraz. No, nawet Facebook, który
zagospodarowujecie. No, ale zobaczcie, co się dzieje na Facebooku. Ile jest zdjęć warszawskich, ile jest organizacji, stowarzyszeń, grup nieformalnych, których członkowie są zafascynowani Warszawą. Ile jest wycieczek, już nie tylko organizowanych przez PTTK i biura turystyczne, ale przez organizacje pozarządowe, albo po prostu ludzie się skrzykują i odkrywają Warszawę nieznaną. Fortyfikacje warszawskie, czy postindustrialne budowle, no są całe grupy, które penetrują w tą Warszawę, a przy tym znają Warszawę znakomicie. Wystarczy, że jest, pokazuje się jakieś zdjęcie bez podpisu albo jest zagadka. My na naszym Facebooku od czasu do czasu dajemy zagadki. No tak, to mnóstwo osób od razu... Momentalnie są odpowiedzi i są dziesiątki zgłoszeń, że rozpoznają miejsca, które... Teraz no, mieliśmy zdjęcie nas niekształcone. Robiliśmy konkurs fotograficzny. Muszę tutaj pokazać właśnie, na który był ogłoszony konkurs, gdzie konkurs fotograficzny było, później pokazywaliśmy zdjęcia, no tak się złożyło, że nasze dostojne jury składające się z fotografików, zawodowych fotografików i artystów fotografików wybrało zdjęcie takie trochę zniekształcające budowle warszawskie i ludzie rozpoznali to. Co to jest, który budynek, znają znakomicie historię, zresztą mnóstwo jest też i stron internetowych, już mogę to położyć, jest mnóstwo stron internetowych właśnie o Warszawie, o historii Warszawy. Ci ludzie, no po prostu, którzy to prowadzą i którzy o tym piszą, no są fascynatami Warszawy. Nigdy przedtem Warszawa nie miała takiej rzeszy młodych ludzi, tak właściwie kochających to miasto. Magazyn jak długo się ukazuje? To jest wznowienie dawnego tygodnika Stolica. Tygodnik Stolica się zaczął ukazywać w listopadzie 1946 roku i ukazywał się do grudnia 1989 roku. Później wraz z likwidacją takiego koncernu wydawniczego Prasa Książka Ruch bardzo wiele tytułów zeszło z rynku i jednym z tych tytułów była Warszawa, Stolica. Nie ukazywała się przez 16 lat, no parę razy, parę grup chciało wznowić Stolicę, no ale jakoś bez powodzenia dopiero naszej grupie warszawianistów udało się to wprowadzić na rynek i 7 lat już co miesiąc Stolica się ukazuje. Dziękuję bardzo za rozmowę. Chciałam jeszcze powiedzieć, że książki również o Warszawie wydajemy takie, na przykład Warszawa z głową do góry, Magdy Hajnosz, detale architektury warszawskiej. I to można znaleźć też na Państwa stronie? Na naszej stronie, ale też można w księgarniach, w Domu Słowa, w Domu Spotkań z Historią, w księgarniach i można u nas przez redakcję też kupić. Zachęcamy do czytania i kupowania Stolicy. Bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za to, że współpracujemy i że ta współpraca układa się tak sympatycznie. Mam dla Pani też nasze podziękowanie. Bardzo dziękuję za spotkanie i no mam nadzieję, że to wydarzenie Nastaw Kompas na Stolicę uda nam się w przyszłym roku stworzyć. Wielkie brawa Pani Ewa Kielak-Ciemniewska z magazynu Stolica. Była moim i Państwa gościem.